Witam serdecznie, bardzo dziękuję za to, że odwiedziła Pani moją kawalerkę. Naprawdę to dla mnie olbrzymi zaszczyt. Ja dziękuję za zaproszenie. Śpiewaczka operowa, no ja bym nazwał skarb Polski występujący na największych, na najwspanialszych scenach światowych. Rzadko Panią możemy zobaczyć w Polsce, właściwie usłyszeć. Ale ja pamiętam taki występ, chyba pół roku temu na jednej z gal wystąpiła Pani z Edytą Górniak, zresztą gościem mojego odcinka i chciałbym zapytać, jak Pani wspomina tę współpracę? Zrobiłam taką minę, bo pamiętam, że myślałam, że nie dotrwam do końca tego programu, ponieważ dzień wcześniej miałam spektakl w Londynie, no i po spektaklu niestety zamiast pójść grzecznie spać, nie poszłam, bo ponieważ poznałam tam w trakcie tych spektakli teraz obecnego mojego partnera i tatusia naszej wspólnej córki, więc była impreza, bo nieodpowiedzialnie bardzo, nieprofesjonalnie się zachowałam po dokładnie raz pierwszy w życiu. Tego dnia Pani poznała? Nie, no mniej więcej nie tego dnia, ale na tej produkcji w Londynie. To już był któryś tam ze spektakli, gdzie już właśnie, byliśmy parą. No i, ale nowo upieczoną parą, więc jakby każda sekunda była ważna, tak? Spędzania czasu wspólnego. No i poszliśmy spać, nie wiem, 4:30 do 5 rano, a trzeba było wstać już o tej przed 6 jakoś na tanie linie, bo jedyny taki samolot, na który pozwolił mi zdążyć, żeby przylecieć do Warszawy. I właśnie cały dzień prób, ta próba generalna i niegeneralna i różne i takie, siakie, owakie. I potem właśnie ten występ wieczorem. Ja myślałam, że ja naprawdę umrę ze zmęczenia. Ja po prostu totalnie nie miałam siły. I sobie myślałam, matko, jak ja to skończę? Jeszcze w ogóle wzięłam Roberto ze sobą po raz pierwszy w Polsce. I tak się chciałam jeszcze pokazać. Nie tyle w ogóle, no, że występ na żywo do telewizji, tak, ale jeszcze on, tak, żeby wszystko, wiadomo, chce się być jak najlepszą osobą w tym momencie. Więc wspominam to, stąd moja mina była taka, że no ciężki kawałek chleba to był wtedy. Ale z drugiej strony wspominam bardzo wspaniale, ponieważ ja zawsze podkreślam, że uwielbiam taki miszmasz i muzyczny. I właśnie zawsze chciałam wystąpić u boku właśnie świetnych przedstawicieli, że tak powiem, swojego gatunku muzycznego. I żeby można było jakoś wspólnie pomuzykować. I ja nie zmieniam oczywiście głosu. Wtedy śpiewam swoim głosem impostowanym, takim głosem operowym. Ale właśnie na wzór, tak jak kiedyś mówiłam, znanemu wszystkim chyba na świecie znanych koncertów z cyklu Pavarotti and Friends. Więc uważam, nie bójmy się takiego małżeństwa muzycznego. Aleksandra Kurzak w tanich liniach lotniczych. Zdarza się. Nie, zdarza się jak najbardziej, ponieważ uważam, że jest wygodnie. No, w tym momencie, kiedy co jest mi potrzebne w danym momencie, jeśli nie ma... teraz też leciałam tanimi liniami z Londynu do Madrytu pomiędzy dwoma kontraktami, ponieważ musiałam być w ciągu tego samego dnia już mieć próbę w teatrze. Nie odpowiadały mi inne godziny, bądź za wcześnie, bądź za późno. Tu akurat wskoczyły takie, a nie inne godziny, także uważam, że nie ma najmniejszego problemu. Wszystkie. No mnie bardzo ciekawi dwie olbrzymie osobowości, bardzo zapracowane, Pani i Roberto. Jak Państwo potrafią ze sobą żyć? Mam na myśli, kiedy się Państwo widują? Jakoś, nie wiem, jak zwał, opatrzność, powiedzmy, była dla nas na tyle łaskawa, że zupełnie bez żadnego ustalania wspólnego tych kalendarzy, bo jak my mamy w naszym świecie operowym... Do 2017 Pani ma teraz kontrakty? Już 18-19 nawet zaczynamy dostawać. Także mniej więcej 4-5-letnie wyprzedzenie już jest w naszych kalendarzach. I tak się stało w tym momencie, kiedy się poznaliśmy, że właściwie cały sezon byliśmy razem. Nie śpiewaliśmy razem w tych samych spektaklach, ale byliśmy w tej samej operze, biorąc udział w różnych tytułach. Także jakoś tak się fajnie nam udało, że bardzo, bardzo dużo czasu mogliśmy spędzić razem. Jest już ten ślub, czy go nie ma? Nie ma jeszcze ślubu, bo nie ma czasu na ślub. Więc ślub był zaplanowany na grudzień tego roku. Nic z tego nie będzie, bo wyjeżdżam do Nowego Jorku. Właśnie przez mniej więcej 2 tygodnie temu zostałam poproszona do Nowego Jorku. Jakieś tam zmieniły się obsady i także jadę na cały miesiąc do Nowego Jorku, także ślub musimy znowu przełożyć. Ale rzeczywiście był tak zaplanowany, że goście zaproszeni? Nie, tak nie. Myślę, okay, że to będzie tak jak to zwykle z nami, bardzo spontanicznie. W sprawach całe życie zawodowe mamy zaplanowane, ale życie osobiste po prostu dzieje się z dnia na dzień. Ile w Pani sukcesie jest pracy, a ile talentu? Nigdy takiego pytania nie dostałam od nikogo, bo zawsze się mówi praca, talent.
Bo ja wiem, to jest piękna historia, kiedy bodajże w hotelu pani śpiewała, jak miała 4 latka i ktoś zapytał, kto tak śpiewa, to moja córka. Tak. No to Ola, Ola. Tak. I pani przyglądała się, chodziła na próby, widziała, jak pani mama pracuje. To musiało zaprocentować. Na pewno tak. Ja rzeczywiście można powiedzieć, że wyrosłam w tej aurze operowej, teatralnej. Rzeczywiście ta muzyka gdzieś... nasiąknęłam tą muzyką, tą atmosferą opery, teatru. Na pewno to w jakiś sposób uwrażliwia takie dziecko. Jakby to było dla mnie zupełnie bardzo naturalne. To nie, ja często dzisiaj spotykam się z czymś takim, my artyści, diwa operowa, artysta, trzeba odpoczywać. I dla mnie to było normalne. Ja miałam mamę, która po prostu chodziła śpiewać wieczorem do opery, ale w ciągu dnia była mamą, sprzątała, gotowała, opiekowała się mną, także to dla mnie nie było to nic nadzwyczajnego, bycie śpiewaczką operową. Bardzo normalne, jeden z zawodów. Jest bardzo dużo pracy, nie oszukujmy się. Talent jest... W tym zawodzie pracuje się całe życie i to może tak zabrzmi banalnie, że każdy to powtarza, ale taka jest prawda. My się uczymy, rozwijamy, zresztą podobnie pewnie powiedzą aktorzy. Każda nowa partia, każde nowe spotkanie z reżyserem, z dyrygentem, z innymi śpiewakami nas wzbogacają, czegoś się uczymy. Nawet te wieczory słabsze, bo takie też mamy. Oczywiście nie schodzimy poniżej jakiegoś tam poziomu, ale ja wiem dobrze, że no na przykład dzisiaj tam 5%, 10% mogłoby być lepiej, tak? To być może dla osoby z zewnątrz nie będzie wysłyszalne, ale ja to czuję w organizmie. I takie na przykład wieczory słabsze są bardzo ważne, bo na podstawie takich spektakli jeszcze więcej się mogę nauczyć nowych rzeczy. Pracy było... Ja rzeczywiście spotkałam się też podczas studiów z taką opinią, że ona to ma. Ona się nie musi tego uczyć, ona się z tym urodziła. Błąd, nieprawda. Rzeczywiście ten głos był, to powiedzmy, to tak jak się mówi, to jest diament, tak? Ale trzeba go oszlifować, żeby dostać teraz brylant. I w ten sposób bym to powiedziała. Każdy, wtedy odpowiedziałam na coś takiego, to znaczy co? Przyjmujemy do Akademii Muzycznych osoby bez głosów, bez talencia. Wszyscy, którzy się te 10 czy 12 osób, które są na roku, wszystkie te osoby mają to, mają ten głos. A teraz jak sobie z tym poradzą, jak zapracują, jak się nauczą, to się zobaczy. Ale nie ma tak, że przyjmujemy do Akademii Muzycznych osoby bez głosów. A który moment na przestrzeni zawodowej był takim momentem, kiedy poczuła się pani kobietą sukcesu? Bo pani wypowiedziała takie zdanie, wiedziałam, że byłam dobra. I to było piękne, pani to tak powiedziała i to nie było zrozumiałe. Gdzie to mówiłam? W jednym z wywiadów. To nawet nie było pisane, wywiad, tylko mówione. I to było naprawdę takie fajne, dobitne. Mam świadomość, że mam dobry wokal, że jestem zdolna. Owszem, ja powtórzę to też dzisiaj. Uważam, to też znowu jakaś ukrywana skromność, cecha wrodzona nasza. Jesteśmy gorsi i w ogóle nie nadajemy się do niczego. Nie, tak, mogę powiedzieć dzisiaj, tak, wiem, mam głos, jestem dobra. Oczywiście, że tak. W przeciwnym razie nie byłabym tu, gdzie jestem. W tym miejscu. Ale... ja jakoś tak, nie wiem, najbardziej zapisało mi się w pamięci mój pierwszy występ w takiej w dużej roli w Hamburgu. I rzeczywiście tam płakałam z radości. Bo już po roku bycia na etacie w Operze Wrocławskiej wyjechałam do Hamburgu i tam musiałam znowu zaczynać od ról typu podano do stołu, tak, że wchodzimy jedno zdanie i na tym się rola kończy. Więc dla mnie to było okrutne, okropne. Ja się totalnie nie nadaję do śpiewania małych partii, ani do śpiewania, nie wiem, drugoplanowych ról czy drugiego sopranu. Nie potrafię. I to nie, że teraz jestem taką diwą, czy tak się zarozumiała, czy nie wiem, za kogo się mam. Po prostu ja nie potrafię. Coś się we mnie zamyka. Ja pamiętam właśnie, że w tym spektaklu miałam zaśpiewać rolę Pazia, ta rola trwała, ja wiem, 40 sekund, 30 sekund. Ja tego nie potrafiłam zaśpiewać. I w tym momencie, kiedy główna odtwórczyni głównej roli zachorowała, ja w trakcie przygotowań prób coverowałam tę rolę, więc gdzieś tam te próby reżyserskie odbywały się, ale nie śpiewałam głosem pełnym, tak? Nie było takiej potrzeby. I raptem dostałam właśnie telefon wieczorem, czy ja zaśpiewam jutro tę partię Gildy. Tak, oczywiście, że tak. Cieszyłam się niesamowicie, ale potem właśnie rozmawialiśmy z osobami pracującymi w teatrze i totalna konsternacja dyrygenta, jak ona ma zaśpiewać rolę dzieci. Ona nie jest w stanie zaśpiewać tych
30 sekund wy chcecie jej powierzyć główną rolę, to jakim cudem? To jest w ogóle niemożliwe. Ale widocznie w teatrze nie znaleziono nikogo na zastępstwo i podjęto ryzyko. Wiedzieli, że ja to uśpiewałam w Polsce i wyszło znakomicie. Super. Więc naprawdę to nie jest żadna kokieteria. Ja nie umiem śpiewać małych partii. A czy zbiera pani albo pani mama, albo ktoś z rodziny recenzje na pani temat? Na początku tak. Recenzje były wycinane i tam mama wycinała i zbierała skrzętnie. Teraz są te recenzje w internecie. I coraz im dłużej śpiewam i coraz rzadziej te recenzje czytam. Jedna z najładniejszych to pewnie ta z Londynu, żeby zabrać jej paszport, żeby się nie zjedzić nią z innymi krajami, tak? Londyn jest rzeczywiście moim takim cudownym, ukochanym miejscem na ziemi i nazwałabym takim swoim artystycznym domem. Uwielbiam ten teatr. A mnie bardzo ciekawi, ja nie jestem znawcą tego gatunku aż takim, a właściwie można powiedzieć, że jestem laikiem, ale słyszałem, że to publiczność w niektórych, zwłaszcza krajach, miejscowościach decyduje o artyście. I to jest tak, że z wyższych sfer ludzie mający droższe bilety są w stanie przekrzykiwać się z tymi, co mają tańsze bilety, tak. Że ktoś zaśpiewał źle i tam była piękna historia, że na końcu ktoś zakończył cicho, bo tak było w nutach, tak ale jest, tradycja, proszę opowiedzieć tę historię. Jak to jest z tą publicznością? To jest publiczność włoska, która rzeczywiście no, wydaje się dosyć taka ostra, nieprzewidywalna publiczność. Oni uznają się sami za wielkich znawców tego gatunku i nikt nie wie lepiej od nich, nawet sam kompozytor dzieła. Więc to co pan przytoczył, to był spektakl w Parmie. Publiczność parmeńska słynie za najostrzejszą publiczność w ogóle we Włoszech. I tam wielki tenor śpiewał partię Radamesa, arię Radamesa w operze Aida i rzeczywiście zakończył tak jak jest napisane w nutach tę arię, czyli cicho, piano. Ale tradycja była taka, wykonawcza widocznie, że tam, czy nie wiem, czym to było spowodowane, czy może tym, że tak jest łatwiej, czy ktoś nie dał rady kiedyś, czy nie wiadomo, ja przynajmniej nie wiem. I śpiewano zawsze głośno, potężnie ten wysoki dźwięk, na który się czeka. On zaśpiewał tak, jak jest napisane. W tym momencie się rozległy gwizdy, buczenia, tupania i w ogóle koniec świata praktycznie, przerwano spektakl. Więc tenor się w końcu zdenerwował, nachylił się do budki suflera, wyciągnął nuty od niego i krzyczy Verdi ha scritto piano, czyli Verdi napisał cicho piano. Natomiast publiczność mu powiedziała Verdi ha scritto male, Verdi napisał źle. Więc nawet publiczność stwierdziła, że oni wiedzą lepiej niż sam kompozytor. Piękna historia. Czy gdzie pani siebie widzi za 50 lat? Czy zawodowo może być pani jeszcze dalej? Dalej, znaczy nie wydaje mi się dalej, no bo dalej chyba już nie ma. Przynajmniej śpiewam na tych wszystkich najważniejszych scenach świata. Mam kontrakt płytowy z jedną z wiodących wytwórni muzycznych świata, więc jakby to też mi się przypomina mój tato. A propos, mój pierwszy występ gościnny był w Metropolitan Operze, czyli to uznawana obecnie jeden z najważniejszych teatrów świata, jeśli nie ten Olimp wokalny. I pierwszy występ gościnny od razu w mecie. Mój tata tak patrzy na mnie i co teraz? Księżyc? Tak, to też słyszałem. Więc, ale on to powiedział bardzo poważnie. Tata jest muzykiem i tak by to taki wielki duma dla rodziców. A kiedy będziemy mogli to zadowolenie, mam nadzieję, zobaczyć w Polsce? W Polsce mamy najbliższy mój koncert, jest koncert noworoczny w operze i nowym, wspaniałym, wybudowanym gmachu operowym w Białymstoku 11 stycznia nowego roku. Czy jest pani gotowa wystąpić na każdej scenie? Przepraszam, to było niezaplanowane, ale to ja pani coś pokażę. Jaka scena ma być? Ja pani coś dzisiaj pokażę. Nie zaśpiewam. Ja pani coś pokażę. No. Bo jak już tak pani powiedziała, że pani jest gotowa wystąpić na każdej scenie, naprawdę to nie było zaplanowane, ale też znam już odpowiedź. Zaśmiałbym, tak przyszło mi na koniec. No. Bo tam, gdzie siedzi pan, to ja sobie wymyśliłem coś. I tak naprawdę jest to tylko pod płachtą. Mamy taką scenę, przepraszam. No. Proszę podnieść tam pan. I co, mam tam wystąpić na tej scenie? Jak? To będzie wydarzenie na skalę. Ja mogę to zdjąć w moment.
Gorzej będzie z tym śpiewaniem. Tak, jest! Naprawdę, chociaż trochę? Mówię, gorzej będzie z tym śpiewaniem. Ale jak ja całą noc nie spałam. Raz się żyje, no naprawdę. Dla mnie to będzie, ja aż mi dreszcze przeszły. Naprawdę to będzie przeolbrzymi zaszczyt, poza tym przeniosę sobie tutaj met troszkę do kawalerki. To co, zdejmuję te rzeczy? No, stanę na tej scenie. Tak! To ja muszę pana przeprosić najmocniej. Najlepiej, ponieważ będzie pan teraz cały czas w kadrze, jeżeli mogę przeprosić, to teraz wytniemy ten środek. Jeżeli, że tak wyproszę pana nieelegancko z pokoju, to ja to składam szybko. Ja się teraz... Jeju, naprawdę, to będzie hicior po prostu. Tylko gorzej z moim śpiewaniem, ja nie żartuję, matko. Musimy to przenieść do... Najlepiej do łazienki, nie wiem, gdziekolwiek. Tutaj możemy to stawić. Jeszcze nigdy nie używano, ale będzie debiut. Dobra, będzie pierwszy raz. Jezus. Można na niej stawać, normalnie jest to profesjonalna pastylka. Naprawdę nie planowałem, tak mi przyszło. To skąd to pytanie, przepraszam? No, no i bo na koniec już było prawie zakończenie i tak mi przyszło do głowy. Aha, na pewno. Nie śmiałbym, naprawdę, nie śmiałbym, ja tak gdzieś lekko. Uwaga, to debiut mojej sceny. Tam, dam, 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 dam. Macieju, proszę. Jezus. Muszę teraz zadzwonić. Światło się wyłączyło. Tak, tak, już. Nie, ona nie musi... Scena potrzebuje dużo światła. Już śpiewałam na stadionie Barcelony. Jeszcze raz? Telefonie podgląd. Podgląd telefonie, tak już. Dobra, mam iść śpiewać? Sekundę. To ja w takim razie oficjalnie, panie Aleksandro, zapraszam na debiut scena 20 metrów kwadratowych Łukasza. Zapraszam serdecznie. Czy mogę na tym spokojnie stawać? Tak, spokojnie. O, twarda scena. Tak, ona jest specjalnie przygotowana na tego typu. Aj, taj, taj! Nie wiem, jak się zachować, bo pewnie, przepraszam, siadam! Krzyczeć! Tak! Czaru! I co ja mam śpiewać? Może zaśpiewam... Nie pomyślę. Może nie zaśpiewam opery, tylko pieśń. Chopina. Bo jesteśmy w Warszawie. Dobrze. W Polsce. Jak mi wyjdzie, to wtedy zobaczymy. Dobra, Jezu, jak się denerwuję gorzej jak tak przed kilkutysięczną publicznością. Naprawdę. Cicho. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, nie świeciłabym ja tylko dla ciebie, ani na wody, ani na lasy. Ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie, gdybym w słoneczko mogła zmienić siebie. Ukłon operowy. Bardzo pani dziękuję. Nie ma na co. No to kochani, musimy zakończyć ten występ. Jesteśmy albo tuż przed Nowym Rokiem, albo tuż po... Bardzo, bardzo, bardzo pani dziękuję, to było dla mnie olbrzymi zaszczyt. Naprawdę nie jestem w stanie tego opisać. Dziękuję bardzo.